Witam serdecznie na kanale Semina Agro. Ja nazywam się Krystian Skrzypalik i chciałbym Państwa zaprosić w krótką podróż po Polsce szlakiem pszenicy ozimej opoka, która drugi rok z rzędu jest liderką coboru, także 2020-2021 najlepsza polska pszenica w grupie jakościowej A. Plan jest taki, będziemy razem z hodowcami lustrować pola w różnych zakątkach kraju, na różnych klasach gleb, po różnych uprawach. Zobaczymy, jak odmiana przezimowała, jaki jest stan zdrowotny, zlustrujemy te pola. Będziemy bazować na doświadczeniach hodowców, na różnych środkach, na różnych nawozach, także każdy będzie mógł podpatrzeć i zobaczyć, co zastosować, co poprawić u siebie, aby tak naprawdę wyciągnąć maksa genetycznego z tej odmiany, ponieważ wynik odmiany mówi sam za siebie, więc zobaczymy, jak to robić, żeby wyszło jak najlepiej. Dzisiaj jestem na Zamojszczyźnie, także premierowy odcinek z gospodarstwem bardzo dobrze Wam znanym. Zobaczymy, dlaczego została wybrana pszenica opoka właśnie na to gospodarstwo, dlaczego, zdradzę Wam, dziewczyny zakupiły tą pszenicę do siebie na gospodarstwo. Ale dalsza część relacji będzie później. Dziewczyny ostro działają, opóźniony siew, dzisiaj mamy końcówkę października, stanowisko po marchewce, druga, trzecia klasa, obsada 200 kg na hektar, czyli w granicach około 400 roślin na metr kwadratowy. Marlena, powiedz nam, skąd pomysł na wysiew pszenicy opoki właśnie u Was na gospodarstwie? U nas ogólnie tę działkę mamy po marchewce, więc termin tutaj jest późny, więc zależało nam na odmianie, która będzie dobrze polonowała i fajnie będzie nam schodziła późną porą, późną w przeciwieństwie do tych wcześnych terminów. No i przede wszystkim też sugerowałyśmy się rankingiem coboru, gdzie tutaj opoka jest liderką w grupie jakościowej, więc liczymy, że u nas w gospodarstwie też fajnie się sprawdzi. Liczymy na to, będziemy pewnie lustrować jeszcze Wasze pole na wiosnę, zobaczymy jak odmiana przezimuje, w jakim stanie zdrowotnym będzie i będziemy wtedy mogli coś więcej powiedzieć nad tym, jak ta pszenica się sprawuje. Pewnie tutaj też dużo warunki atmosferyczne nam dopiszą, mam nadzieję, to będzie inaczej, bo w tym roku to jednak warunki nie były zbyt sprzyjające. No i tutaj się muszę zgodzić. Dzięki, do zobaczenia.